Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Filozof na kanapie. Z lekkim opóźnieniem, ale zaczynamy naszą rozmowę. No, temat naszej rozmowy brzmi dosyć tajemniczo. Ultymizm czy teizm, no, ale proszę się nie bać. W trakcie rozmowy sytuacja powinna się wyklarować. No i przypominam, że jesteśmy na żywo cały czas. Jak widać, to generuje problemy techniczne. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. A trzy razy próbowaliśmy, tak, trzy razy sztuka. No i jesteśmy na żywo, więc pod streamem powinien być otwarty czat, więc zachęcamy Państwa, żeby zadawać nam pytania, komentować. Za około godzinę postaramy się na wszystkie Wasze wątpliwości odpowiedzieć. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Jacek Wojtysiak. Witam Cię, Jacku. Ta, ja witam Ciebie, bo spotkanie jak zwykle prowadzi dr Piotr Biłgorajski. Oprócz mnie czasami jeszcze prowadzi Piotr Lipski, my też możemy go pozdrowić. Pozdrawiam Cię, Piotrze. No, profesor Jacek Wojtysiak jest kierownikiem Katedry Teorii Poznania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest specjalistą w zakresie teorii poznania, dydaktyki filozofii oraz filozofii religii. Opublikował wiele książek. Wspomnę o tej najnowszej z tego roku pod tytułem Między ukryciem a jawnością. Esej z filozofii religii i teologii filozoficznej leży tutaj przed nami. O niektórych wątkach z tej książki pewnie także dzisiaj porozmawiamy. I zanim zaczniemy ten nasze główne danie, to zwyczajem jest, żeby zadać pewne ogólne pytanie. Pomyślałem, że pod tytuł Twojej książki trochę to moje pytanie tutaj zainspirował, ponieważ pojawia się tam filozofia religii i teologia filozoficzna. I pomyślałem sobie, że często zarzuca się filozofom religii, że mówią o Bogu filozofów, który być może ma niewiele wspólnego z tym tak zwanym Bogiem religii, czyli po prostu Bogiem, w którego wierzą po prostu ludzie wierzący. Więc jestem ciekawy, czy to rozróżnienie na Boga religii i na Boga filozofów rzeczywiście jest potrzebne. Jaka jest tutaj Twoja opinia? To znaczy, moja opinia jest taka, że oczywiście rozróżnienie między Bogiem filozofią a Bogiem religii jest potrzebne i zaraz wskażę na pewne istotne różnice między obu pojęciami Boga. Natomiast te różnice nie są nieprzezwyciężalne, to znaczy mamy podstawy mówić, że za pomocą tych dwóch pojęć czy zespołów pojęć, no bo mamy różne religie i różne filozofie religii, czy różne teologie, czy różne filozofie Boga, czy za pomocą tych dwóch zespołów pojęć uchwytujemy ten sam byt, jeśli tak można powiedzieć. Ale jakie to są różnice? No, ja bym te różnice sprowadził do trzech różnic. Różnice co do źródła, różnice co do języka i różnice co do treści. Różnice co do źródła polegają na tym, że zasadniczo jest tak, że religijne pojęcie Boga opiera się na jakimś rodzaju przeżyciu religijnym, możemy powiedzieć doświadczeniu, ale żeby zachować na razie neutralność, to powiem przeżyciu religijnym. Ludzie religijni mówią na objawieniu lub na tradycji, w której ktoś się znalazł. Najczęściej jest tak, że ci założyciele wielkich religii świata mówią o sobie, czy mówili o sobie, że w jakiś specjalny sposób doświadczyli Boga lub jego wysłannika, jakiegoś szczególnie uprzywilejowanego wysłannika. Natomiast no, ci, którzy za nimi poszli, czy w pierwszym pokoleniu, czy w kolejnych pokoleniach, jakoś tam im uwierzyło. I pojęcie, swoje pojęcie Boga no, wiążą właśnie z tym, co przekazują im ci założyciele, a ci założyciele przekazują im to, co jakoś przeżyli. Natomiast w przypadku filozofii no, pojęcie Boga jest tworzone na podstawie refleksji filozoficznej. No, z filozofii greckiej powstało w wyniku no, próby wyjaśnienia pewnych szczególnych zjawisk. No, na przykład u Arystotelesa miał być to być ruch, prawda? I Arystoteles po raz pierwszy używa tego słowa Bóg na oznaczenie pierwszej przyczyny ruchu, ten pierwszy nieporuszony poruszyciel. A więc no, geneza jest inna, nie jakieś przeżycie, nie jakieś doświadczenie, nie objawienie, tylko jednak no,
pewna refleksja, w tym przypadku próba wyjaśnienia pewnych zjawisk. No i w filozofii religii będą różne argumenty za istnieniem Boga, one są dosyć abstrakcyjne. Można się z nimi zgadzać, można się z nimi nie zgadzać, no ale zasadniczo tutaj one nie opierają się na jakimś doświadczeniu samego Boga, tylko czy jego wysłannika, tylko na refleksji nad rzeczywistością i uznaniu, że tą rzeczywistość, z którą mamy do czynienia, nie da się wyjaśnić inaczej lub najlepiej ją wyjaśnić w odwołaniu do Boga. To jest pierwsza różnica. Druga to jest różnica co do języka. Kiedy mówią o Bogu ludzie religijni, a zwłaszcza tak zwane teksty ksiąg świętych czy ksiąg uznanych za objawione, no to najczęściej jest to język metaforyczny, bardzo przesycony emocjami. Raczej ten język służy uwielbianiu Boga, służy pokazaniu Jego wspaniałości. Natomiast nie jest to język teoretyczny. Natomiast no, w filozofii raczej mamy do czynienia z suchym językiem teoretycznym, wręcz abstrakcyjnym. No, te pojęcia święty Anselm, no, święty Kościoła, no, ale filozof. To, co definiuje Boga jako to, ponad co nie może być pomyślane nic większego, no, to jest no, formuła bardzo, bardzo abstrakcyjna. No i trzecia różnica, no to konsekwencji będzie różnica co do treści. Ja uważam, że pomimo różnicy języka, pomimo różnicy źródła, wielu filozofów i ludzi religijnych mówi o tym samym bycie i o tych samych cechach, tylko w różny sposób, ale co innego będą akcentować. Ludzie religijni będą raczej akcentować swoją relację z Bogiem, swoje odniesienie do Boga, będą akcentować raczej Boga jako zbawcę, natomiast no, filozofowie będą pokazywać Boga jako tą najwyższą zasadę, pierwszą przyczynę, raczej będą zwracać uwagę na to, co jest ważne w teorii, a nie w odniesieniach życiowych, egzystencjalnych. No, przykład takiej różnicy to jest spór o cechę, jaką jest niezmienność Boga. Mówi się, że Bóg, filozofowie, no, nie wszyscy, ale ci klasyczni filozofowie Boga czy filozofowie religii mówili, że Bóg jest niezmienny. Arystoteles mówił, że jest nieporuszony, prawda? Natomiast no, niektóre sformułowania religijne wprost no, pokazują go jako zmieniającego się. No i teraz powstaje spór, czy jest niezmienny, czy zmienny. No, uważam, że to się da uzgodnić, jeżeli przyjmie się, że na przykład pewne sformułowania biblijne mają charakter właśnie metaforyczny i że to jest metafora odniesień Boga niezmiennego do nas. Więc ja uważam, że da się mimo tych różnic uzgodnić te pojęcia. A dlaczego jednak uważam, że odnoszą nas do jednego byta? Dlatego, że rdzeniem obu tych pojęć jest uznanie, że to, o kim filozofowie i ludzie religijni mówiąc, używając słowa Bóg, mówią o Stwórcy. A jeżeli mamy na myśli Stwórcę, to jest ktoś kompletnie niezależny od czegokolwiek poza nim. Czy taki Stwórca musi być jeden, ponieważ jeżeli istniałoby wielu Stwórców, on nie byłby absolutnie niezależny, byłby przynajmniej potencjalnie zależny czy ograniczony przez jeszcze jakiś inny byt. Wobec tego, jeżeli Stwórca ma być ze swojej istoty nieograniczony, niezależny, musi być jeden. W związku z tym, jeżeli obie, że tak powiem, frakcje ludzi religijnych, filozofów powołują się na to, że rdzeniem tego pojęcia jest ten moment bycia Stwórcą, no to odwołują się do jakiegoś bytu, który może być tylko jeden. No to powoduje, że jestem skłonny uznać, że w różny sposób właśnie mówią o tym jednym bycie. No, czy zgodziłbyś się z taką analogią do tego przykładu z gwiazdą wieczorną, gwiazdą poranną, koniec końców. Słynny przykład, prawda, pochodzący od Frege'ego, oczywiście on nie dotyczył Boga, no tak, ale jak najbardziej można by tego użyć, no, ale można jeszcze inaczej powiedzieć, no, że możemy o jakimś człowieku mówić w ten sposób, że myśmy go poznali bezpośrednio,
jak ci, którzy mieli doświadczenie Boga, no tak ktoś miał doświadczenie jakiegoś człowieka, że ktoś nam o nim opowiedział i tak ludzie religijni wiedzą o Bogu lub o jego wysłanniku, tacy współcześni, nie ci pierwsi, którzy mieli to pierwotne doświadczenie. I tak samo o jakimś człowieku możemy się dowiedzieć z opowieści, a można na podstawie jakiejś teorii zrekonstruować szczątki tego człowieka, prawda, zrekonstruować pisma, które zostawił, no i wnioskować o tym, kto to był, kim on był. Więc w tym pierwszym przypadku byłaby analogia do założycieli religii, w tym drugim przypadku do zwykłych wyznawców religii, a w tym trzecim do filozofów. No ale to są tylko analogie oczywiście. Okej, to teraz przejdźmy do naszej właściwej części. Mm-hmm. Będziemy dyskutować o różnych koncepcjach Boga. Mm-hmm. W temacie naszego odcinka są dwa terminy filozoficzne, teizm i ultymizm. I podejrzewam, że ten drugi termin może się wydawać dość tajemniczy dla naszych tutaj słuchaczy. Mm-hmm. Teizm, no wydaje się, że to jest, z tym jest łatwizna. Nie? To jest teza, że istnieje Bóg, który pewnie posiada różne atrybuty. Nie, jakby ten termin jest dosyć znajomy. Natomiast czym jest ten ultymizm? No właśnie, no, termin wprowadzony został niedawno stosunkowo. Wydaje mi się, że po raz pierwszy był w 1994 roku użyty, ale nie jestem tego pewny, przez Johna Schellenberga. Oczywiście prawdopodobnie w nawiązaniu do języka angielskiego, ale no, ostatecznie byśmy powiedzieli, że źródło słów idzie do łaciny. Ultimus czy ultimum to będzie najdalszy. Czy ostatni, dosłownie tłumacząc, prawda? Czy wobec tego ultymizm byłby stanowiskiem mówiącym, że istnieje coś ostatniego. Dzisiaj lepiej było powiedzieć ostatecznego. I Johnowi Schellenbergowi chodziło o to, że ultymista to jest ktoś, kto wierzy w to, że istnieje byt ostateczny pod względem metafizycznym czy ontologicznym, czyli taki, który stanowi, w odwołaniu do niego można ostateczny sposób wyjaśnić wszystko, co jest. Po drugie, on jest ostateczny w aspekcie aksjologicznym, czyli stanowi no, najwyższą wartość czy ugruntowanie wszystkich wartości. I w sensie soteriologicznym, dosłownym sensie zbawczym, on korzysta z tego takiego terminu religijnego, ale podkreśla, że rozumie go bardzo szeroko. Chodzi o to, że ten byt jest potencjalnie przynajmniej źródłem naszego dobrostanu, naszego jakiegoś dobrobytu czy dobrostanu szeroko pojętego. Na razie nie musimy precyzować, na czym ten dobrostan ma polegać. I on mówi, że jest wielu ludzi, którzy wierzą i uważa, że mamy prawo wierzyć, że taki byt istnieje, przy czym zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ogólnikowe sformułowanie i nie pociąga ono właśnie konsekwencji takiej, że istnieje osobowy Bóg. Mówiliśmy, teista tak. Mówi, że istnieje osobowy, transcendentny, czyli różny od świata, Bóg, stwórca świata. To nie pociąga tego. Każdy teista jest ultymistą, ale nie na odwrót. Można być ultymistą, nie będąc teistą, no bo można wierzyć, że na przykład, że ostatecznym wyjaśnieniem, czynnikiem wyjaśniającym rzeczywistość nie jest Bóg, tylko na przykład suma wszystkich cząstek elementarnych, powiedzmy. No, trudniej z wiarą, że one zapewniają nasz dobrostan, no chociaż no, w pewnym sensie no, bez nich nie byłoby żadnych dobrych stanów, prawda? I że są najwyższą wartością, no ale chodzi o to, że różne byłyby kandydatury na czynniki, które spełniają te trzy warunki. Okej. Okay. Czyli ultymizm byłby taką bardzo minimalistyczną koncepcją, tak, tak. Która się do takiej tezy sprowadza, że istnieje coś ostatecznego, ostatecznego metafizycznie, aksjologicznie i soteriologicznie. Tak, tak, tak. Chociaż póki co sprawa jest otwarta, czym to by
czym tak, to coś tak, jest. Tak, tak, więc tak, to jest taki bardzo minimalistyczny pogląd. Tak, tak, tak. I powiedzmy sobie szczerze, no pogląd, który wbrew pozorom wydaje się dosyć popularny. Termin jest nowy, natomiast wydaje mi się, że sukces Schellenberga z tym, że no, zasłynął, że pobudził wiele dyskusji wśród filozofów, no także no, ta myśl jego stała się dyskutowana w Polsce, no i my między innymi w tej książce, ale w całym zespole badawczym podejmowaliśmy dyskusję czy polemikę z Schellenbergiem. No, mieliśmy też okazję go poznać osobiście, no, ale skąd to się wzięło? No właśnie to, że trafił na pewien dosyć popularny sposób myślenia, że wielu ludzi dzisiaj odchodzi od zastanych, tradycyjnych religii, która ta doktryna dosyć dokładnie określa, czym jest ten byt ostateczny i minimalizuje te swoje poglądy. Są tacy, którzy w ogóle porzucają jakiekolwiek skojarzenia religijne, ale on mówi, że wielu ludzi przy nich zostają, ale chce je jakoś tak poluzować. Więc czy tak o ultimizmie można by było powiedzieć, że na przykład on jest takim wspólnym mianownikiem wszystkich religii? Na zasadzie, że stanowi taki szkielet, a po prostu różne religie jakby no, nakładają różne szaty na ten szkielet. W sensie, że to co łączy wszystkie religie, to jest jakiś ten ultimistyczny rdzeń. Każda religia zakłada, że jest coś ostatecznego i że jest coś doskonałego i że w racji do tego czegoś zależy na przykład nasze dobro, natomiast w różny sposób no, definiują jakby te aspekty. Tak, tak, to oczywiście, tylko że ja bym odróżnił i wydaje mi się, że to też jest u Schellenberga to przekonanie o istnieniu ostatecznej rzeczywistości, jakby dwie odmiany tego przekonania. Pierwsza odmiana to jest to, co ty mówisz, że to jest szkielet wszystkich religii, no, czy wszystkich, no to jest ryzykowne powiedzenie, ale na pewno prawdopodobnie większości religii i większości doktryn filozoficznych, które odwołają się do pojęcia absolutu. O tak bym powiedział, prawda? Więc to jest jakaś rekonstrukcja za pomocą tego terminu ultimizm. Schellenbergowi udało się zrekonstruować sposób myślenia, który występuje zarówno w religii i filozofii i był w dziejach i do dzisiaj jest dosyć wpływowy, tylko że zrekonstruował część wspólną tych sposobów myślenia. Ale, i tutaj jest jedna rzecz bardzo ważna, ale Schellenberg mówi coś więcej, że on proponuje, żebyśmy przy tej tezie, że istnieje ostateczna rzeczywistość w sensie ontycznym, aksjologicznym i soteriologicznym, nie precyzując, nie rozwijając tego dalej, on proponuje, żebyśmy przynajmniej na dzień dzisiejszy przy tym pozostali. Czyli on proponuje pewien minimalizm. Wprost mówi prosty ultymizm, tam niekiedy dodaje ten przymiotnik prosty, ultymizm prosty, niekwalifikowany, bo no, można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest ultymizmem z jakimiś przymiotnikami, prawda? Buddyzm też z jakimiś przymiotnikami, a on chce powiedzieć przy prostym ultymizmie i wydaje mi się, że to jest rzadkie, że to jest nowość, bo w religii chyba czegoś takiego nie było. No można się zastanawiać nad niektórymi religiami, może konfucjonizm w jakimś sensie, że raczej religie nie były projektowane. Religie były, powstawały niejako spontanicznie pod wpływem jakiegoś silnego przeżycia religijnego, ale nie były projektowane. A tu mamy do czynienia z taką projekcją religii. Zaproponujmy nowy rodzaj religii minimalistycznej, ona wprost nazywa sceptycznej religii. Myślę, że na tym etapie ktoś mógłby tak ramionami wzruszyć, że i co z tego, że taki ultimizm coś proponuje, ale wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, co jest bardzo intrygujące, to jest jakby argument, znaczy ta wizja, którą Schellenberg próbuje jakby roztoczyć, na zasadzie mówi, że o religii powinniśmy jakby na religię powinniśmy spojrzeć z perspektywy przyszłości, przyszłości. Że jeżeli on nazywa głębokim czasem, że wyobraźmy sobie,
że prawdopodobnie, nie wiem, za tysiąc, za milion lat nasze współczesne, nasze aktualne idee, czy moralne, czy polityczne, czy religijne, być może okażą się zupełnie prymitywne w oczach przyszłych pokoleń. I w związku z tym, jakby przyjmując jakby, no, jakąś bogatszą koncepcję, no, my jakby no, ryzykujemy tutaj, że po prostu że będziemy w błędzie. Więc czy no, właśnie przyjmując tę daleką perspektywę, tę perspektywę tej przyszłości, no, być może należałoby właśnie zminimalizować naszą aktualną koncepcję tego, co ostateczne, żeby, bo jakby w tej pustej przestrzeni jest dopiero miejsce na postęp, nie? Tak, tak. Więc to jest jakby, więc jak byś właśnie skomentował właśnie tę taką metodologię właśnie. To jest ciekawy argument, no jakoś tam inspirowany ewolucjonizmem. Tak. No, być może to jest próba, niektórzy filozofowie mają kilka tak naprawdę idei do przekazania i przez całe życie te idee ubierają w różne szaty w zależności, co jest aktualnie bardziej dyskutowane, skoro dzisiaj się mówi o różnych teoriach ewolucyjnych, wobec tego on mówi o ewolucyjnej religii, ale po to, żeby lepiej dotrzeć do różnych odbiorców ze swoją ideą tego ultymizmu, prawda? Więc to taka uwaga meta, że tak powiem. Natomiast na pewno ma sporo racji w tym, że my bardzo mało wiemy. I że tak naprawdę wiedza na temat świata, a tym bardziej na temat ostatecznej rzeczywistości, dopiero jest przed nami. Także to na to jeszcze dużo czasu i bylibyśmy za bardzo pewni siebie, gdyśmy już mówili, że my wiemy, prawda? Więc w tym sensie się z nim zgadzam i wydaje mi się, że wielu ludziom przydałaby się dawka takiego sceptycyzmu w różnych dziedzinach, a w religii w szczególności, prawda? Więc ja zresztą w dyskusji z Schellenbergiem, co on życzliwie przyjął, no, uważam, że uczyć się na przykład chrześcijanie mogą od niego właśnie tych elementów sceptycznych, ultymizacji swojej religii, z takiej ostrożności. To jest prawda. Ale zasadniczo tą koncepcję odrzucam z trzech powodów. To znaczy, pierwszy powód to jest taki, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą. To znaczy, jeżeli Schellenberg ma rację, że my nic nie wiemy w kwestiach religii czy ostatecznej rzeczywistości, no to trzeba być konsekwentny i powiedzieć, że my nic nie wiemy w innych dziedzinach, również w nauce. Na przykład w filozofii nauki jest no, dyskusja tak zwanego argumentu z przyszłej nauki, że niektórzy bardzo sprytnie argumentują, że jeżeli im coś tam nie pasuje i stawia się im jakiś zarzut i w tym zarzucie się mówi, bo przeczy temu nauka, to oni mówią, no dobrze, ale to przeczy nauka w tym i w tym roku, ale my nie wiemy, jaka będzie nauka w przyszłości. I w ten sposób można każdą tezę zastopować, każdy argument zastopować. To prowadziłoby do globalnego sceptycyzmu. Więc chyba, że się godzimy na globalny sceptycyzm, ale wydaje mi się, że Schellenbergowi nie chodziło o globalny sceptycyzm we wszystkim, a jak chce ten sceptycyzm prowadzić w religii, to dlaczego nie miałby wprowadzić go gdzie indziej? Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to ja bym powiedział, że sytuacja w kwestiach dotyczących ostatecznej rzeczywistości jest inna niż w przypadku naszej wiedzy empirycznej. Bo można zapytać, co się musiałoby stać, żebyśmy my nasze przekonania dotyczące ostatecznej rzeczywistości zmienili. My wiemy mniej więcej, co się by musiało stać, żebyśmy odrzucili aktualne teorie naukowe. No one musiałyby zostać sfalsyfikowane, no a istotnym elementem, wiemy dzisiaj z filozofii nauki, że nie jedynym, ale istotnym elementem jest tej falsyfikacji byłoby doświadczenie, no, czy czynniki podane nam przez doświadczenie, jakieś nowe dane empiryczne, prawda?
No i te nowe dane empiryczne w dużej mierze prowadzą do zmian paradygmatów, do zmian teorii i tak dalej. Nie jednym to jest, ale jednym z najważniejszych czynników, chyba najważniejszym czynnikiem. Czy tutaj jakie nowe dane empiryczne miałyby się pojawić, prawda? Nie za bardzo rozumiem, zwłaszcza ogólnie w filozofii. Jeżeli ostateczna rzeczywistość w sensie metafizycznym, no to w metafizyce tych nowych danych one się zasadniczo nie pojawiają. To są tylko, metafizyka jest bardzo często analizą pewnych pojęć. Jeżeli my się różnimy, to te różnice były między Platonem i Demokrytem i one do dzisiaj pozostają, prawda? Bo to jest, jak my ostatecznie pewne pojęcia ustawiamy. Jak my ostatecznie rzeczywistość rozumiemy. I ja wątpię, czy tu nowe dane empiryczne ten spór, pewne spory mogą rozwiązać. No, mam do tego bardzo poważne wątpliwości. Dlatego uważam, że nawet przyszłość tutaj za dużo nie może zmienić. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o samą religię, no to jeżeli ta ostateczna rzeczywistość, no, a za tym bym argumentował, miałaby charakter osobowy, a ma wartość, jest najwyższą wartością, ma znamie soteriologiczne, no to dlaczego ta ostateczna rzeczywistość miałaby czekać z ujawnieniem prawdy o siebie za ileś tam lat, a nie być dostępna dla ludzi wcześniej? Dlaczego jedni byliby uprzywilejowani, a inni nie? Zgadzam się, że być może ona nie chce odsłaniać siebie całkowicie od razu i wiele religii mówią o eschatologii, o ostatecznym ujawnieniu, ale dlaczego miałaby z tym pierwotnym ujawnieniem czekać? Więc z tych trzech powodów mam duży dystans do argumentu Schellenberga z tak zwanego głębokiego czasu. To jestem ciekawy, czy trochę dałoby się tę intuicję nieco osłabić i powiedzieć, że no tak, żeby konsekwentnie być ultymistą w przypadku religii, to trzeba byłoby też ultymistą w przypadku polityki, moralności, nauki, fizyki, że możemy ktoś mu powiedzieć, że no za milion lat pewnie te wszystkie koncepcje nam się będą wydawały naiwne, prymitywne, może niemoralne, więc może powinniśmy zminimalizować całkowicie naszą wiedzę w tych kwestiach. Ale być może nawet nie chodzi o to, co mamy, być może chodzi o na przykład pewne nastawienie, nie? Bo powiedzielibyśmy, że uczciwy fizyk powinien jakoś zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jego teorie okażą się fałszywe w przyszłości, niektóre przynajmniej, jakby jest gotowy na zmiany. A teraz czy osoba religijna byłaby gotowa przyjąć taką postawę, że prawdopodobnie moja religia się zmieni w czasie, być może będą inne dogmaty, być może będą inne twierdzenia religijne, czy ja jestem gotowy zaakceptować taką sytuację? Rozumiem. To znaczy ja bym w dwóch krokach powiedział, że po pierwsze, jak powiedziałeś, uczciwy fizyk jest gotowy na zmianę swojej teorii. Mogą pojawić się takie dane empiryczne, które ją sfalsyfikują, lub mogą się pojawić na przykład jakieś nowe obliczenia, nowy aparat matematyczny, który kazałby to zmienić, ale z drugiej strony będzie się kierował w życiu i w swoich badaniach swoją najlepszą aktualną wiedzę. I widziałem, że tą analogią trzeba by pójść, to znaczy człowiek religijny może powiedzieć, że jestem gotowy na zmianę, ale póki co kieruje się swoją najlepszą wiedzą, skoro wybrałem tę religię, czy rozpoznałem w niej Boże objawienie, no to staram się żyć według niej, bo nic lepszego, nic nowego nie zostało mi objawione. To ja bym to jeszcze osłabił. To znaczy wszyscy powinniśmy być gotowi na zmianę, ale z drugiej strony no, powinniśmy pamiętać, że żyjemy w tym czasie, prawda, w tych warunkach, w tych okolicznościach. I teoretycznie możemy sobie dywagować, może będzie w przyszłości, no, ale żyjemy teraz i musimy się kierować naszą najlepszą wiedzą dzisiaj. Więc ja bym w ten sposób powiedział. Natomiast jeśli chodzi o człowieka religijnego, no to jeszcze jedna sprawa. Tu jest różnica między człowiekiem religijnym a naukowcem. Naukowiec prowadzi interakcję ze światem, z danymi empirycznymi, prawda? Natomiast no, człowiek religijny to jest
człowiek, który komuś zaufał. Zaufał pewnej wspólnocie, pewnym świadkom, założycielom religii, no i wierzy, że zaufał ostatecznie Bogu. Wierzy, że Bóg kierował tymi świadkami. W takim razie trudno mu przypuszczać, że Bóg coś zmieni, odwoła jakieś swoje twierdzenia. Może myśleć, że Bóg coś jeszcze więcej objawi w przyszłości, jeszcze pełniej się ukaże, ale żeby coś tu zmieniał radykalnie, to wątpię. Może najwyżej stwierdzić, że lepiej będzie to rozumiał w przyszłości, no ale trudno się spodziewać, że Bóg, który wierzy, że jest wszechwiedzący i dobry, będzie w swoim objawieniu coś zmieniał. No dobrze. To wiesz, jeszcze bym poruszył jedną kwestię w tym kontekście, bo gdyby ktoś się zgubił, no to ultimizm, to byłby tą tezą, że istnieje coś ostatecznego. Tak, tak. Jakby, no i Schellenberg uważa, że właściwie z jego punktu widzenia jesteśmy dopiero na bardzo wczesnym etapie rozwoju jako gatunek i z jego punktu widzenia za milion lat być może nasze koncepcje się zmienią, więc ponieważ jakby jesteśmy tacy niedojrzali, to nasze przekonania są przedwczesne w tym sensie. I właściwie taka skromna, minimalistyczna koncepcja to jest najwięcej, na ile stać nasz gatunek na tym wczesnym etapie rozwoju. I teraz on mówi, że dajmy mu na chwilę załóżmy na chwilę, że coś w tym jest. I jestem ciekaw, pytanie jest takie, no tak, ale właściwie też o tym wspomniałeś, w jaki sposób mam prowadzić badania nad religią w takim razie? W jaki sposób mam się czegoś dowiedzieć? I Schellenberg sądzi, że po prostu musimy jakby uwolnić naszą wyobraźnię, nie? Pozwolić sobie kreatywnie spekulować, rozważać najróżniejsze możliwości i być może w końcu, może nie my, ale może kolejne pokolenia, być może ktoś w końcu wpadnie na coś, co będziemy mogli dodać do tej tezy optymistycznej. Ale na razie jest po prostu za wcześnie. To jest tylko etap przejściowy. Teraz jest czas, żeby właśnie spekulować. I no to brzmi być może trochę naiwnie, nie? Być może brzmi nieprzekonująco, ale do tego można podczepić pytanie, a w jaki inny sposób w ogóle można sobie wyobrazić postęp w filozofii, nie? Postęp w filozofii religii? Jak właściwie rozumieć tutaj badania filozoficzne, jak ktoś próbuje się czegoś nowego dowiedzieć? Więc to tak trochę, to ciężkie, trudne pytanie. No tak, to już pytanie dotyczy nie tylko filozofii religii, w ogóle filozofii. Ja bym zawężył w takim razie, żeby aż tak daleko nie wybiegać. Tak, tak, tak. Znaczy to świetnie ująłeś, on proponuje taką burzę mózgów rozciągniętą w czasie, ale bez wyciągania konkluzji. Za wcześnie jeszcze. Za wcześnie, tak. No można w ten sposób, można oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o filozofię, no to ja uważam, że zasadniczo postęp w filozofii jest możliwy tylko w sensie większej precyzacji naszej, tych intuicji, które już posiadamy i w kontroli argumentów na rzecz konsekwencji tych intuicji. Po prostu filozof nie ma innych środków. Filozof ma do dyspozycji tylko pewne intuicje, analizę pojęciową, no i konstruowanie argumentów. I tu nie widzę szans na postęp filozofii. Ja uważam, że w filozofii my jesteśmy w stanie przy większości problemów określić całe spektrum możliwych rozwiązań. I można to robić lepiej lub gorzej. No, uważam, że dla mnie takim mistrzem był Ingarden, który był mistrzem kombinatoryki. On po prostu, na przykład spór o istnienie świata, umiał rozróżnić odmiany tego sporu, czy sprecyzować wchodzące grę pojęcia, dokładniej postawić pytania, rozbić je na cały zestaw pytań i ustalić wszystkie możliwe wchodzące w grę odpowiedzi, i jak się jeszcze to za pomocą
komputera, no to można to jeszcze zrobić bardziej precyzyjnie, prawda, i dokładnie ustalić, ile tych możliwości jest. No to ja uważam, że tyle możemy zrobić w filozofii. No i reszta to jest tylko przyjąć, które z tych rozwiązań są najbliższe naszym intuicjom, ewentualnie, to jest jeszcze inna koncepcja filozofii, najbliższe aktualnej wiedzy empirycznej. No ale aktualna wiedza empiryczna, wiedza naukowa znowu może być różnie interpretowana, więc ostatecznie sprowadza się do naszych takich fundamentalnych intuicji. Moim zdaniem większego postępu być nie może, natomiast to, co proponuje Schellenberg, no to nie dodaje tu nic więcej, no mówi, pospekulujmy, ok, czyli zastanówmy się nad możliwymi rozwiązaniami, ale zasadniczo, moim zdaniem, no, w większości dyscyplin filozofii wszystkie możliwe rozwiązania już były, to tylko można je lepiej sformułować lub pewne ich warianty lub wyrazić w innym kontekście. Co do tego, to mam poważne wątpliwości. Natomiast jeśli co do samej religii, to na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. On jest, tak jak wielu filozofów, jest sceptyczny wobec religii. On jakby tą swoją filozofię uprawia, to jest filozofia religii, ale ona ignoruje żywą religię. To jest konstrukcja religijna. On konstruuje pewną koncepcję religijną, ale lekceważy ileś tam milionów ludzi religijnych, którzy wierzą, że Bóg istnieje, że On się objawił, że mówi przez konkretne pisma, konkretnych ludzi. I w tym przypadku postęp w religii tylko polega na głębszym wniknięciu tego, co ludzie religijni wierzą, że pochodzi od Boga. Na przykład głębszym wniknięciu w słowa Pisma Świętego i głębszym wniknięciu w kontekście życia, w którym się aktualnie znajdujemy. I na tym by ten postęp polegał. Oczywiście to nie musi prowadzić do jednomyślności, wręcz przeciwnie. Czasami się teologowie i ludzie wierzący spierają o to, jak zastosować na przykład słowa Ewangelii do dzisiejszych czasów, czy tak trzeba robić, czy inaczej. No ale no jednak ludzie religii mają jakąś bazę, do której mogą się odwołać. Okej. Okay. Czyli tak, z punktu widzenia ultymisty te teistyczne przekonania są po prostu przedwczesne. Mm-hmm. To jak teista mógłby argumentować za bogatszą jednak koncepcją Boga? Jakie wyobrażasz sobie argument tutaj, że jednak dzisiaj możemy powiedzieć nawet trochę więcej niż tylko, że coś istnieje? No, to jest już fundamentalna sprawa, ale rzeczywiście to trochę przypomina, ja pamiętam z czasów licealnych, gdzieś tam byłem na jakimś obozie i takie były dyskusje, no taka ala bracia Karamazow, jak siedzą, piją wódkę i dyskutują, czy Bóg istnieje, czy coś takiego. Oczywiście to nie chcę tu złej reklamy, nie piłem wódki, ale no taka młodzieżowa gdzieś dyskusja, gdzieś w namiocie, czy coś takiego. I pamiętam, jakaś była dyskusja i był jakiś, bo wtedy to była komuna, na przykład myśmy, to inne czasy niż dzisiaj to każdy, niektórzy chcą, że nie pójdą do kościoła i to jest takie bohaterstwo, a myśmy, że pójdziemy do kościoła i to będzie bohaterstwo, to formalnie nie było mile widziane, aleśmy zgłosili, że my idziemy, a to tam wielu szło, żeby pokazać, że oni idą, żeby zrobić na złość tym oficjelom, którzy dowodzili tym całym obozem, prawda? Jakiś tam chłopak nie szedł, nie? I była dyskusja z nim, a on mówi, że no on tu nie, że tam nie wierzy w Boga, ale mówi, ja wierzę w coś. Nie pamiętam to słowo coś i to zabrzmiało, że on to coś jest wielkie, wpisane wielką literą, prawda? I to właśnie zrozumiałem, że to był ultymista, pierwszy ultymista, którego spotkałem. Się, że tak. Chociaż pamiętam, że to jakieś tam poszliśmy do jakiejś kapliczki, gdzie można było jakieś swoje prośby tam napisać, to on wstawił taką prośbę, żeby tych
komunistów szlak trafił, pamiętam wtedy, więc to też była pełna solidarność w pewnych sprawach. Ale no, jak ja bym argumentował, że coś więcej niż owo coś, prawda? To znaczy, po pierwsze, to co powiedziałem już wcześniej tutaj, jeżeli uznajemy, że istnieje czynnik, który ostatecznie wyjaśnia rzeczywistość, to uważam, że ten czynnik powinien być konieczny pod względem modalnym. To znaczy, że on nie może nie istnieć i nie może być inny niż jest. Wszystko, co nie spełnia tej cechy, czy mówimy tradycyjnie, jest przygodne, modalne, można wobec tego zadać pytanie, a dlaczego to istnieje, dlaczego to jest takie, a nie inne. Ten problem z wyjaśnianiem, stawianiem tego pytania zakończy się, gdy dojdziemy do czynnika, który jest konieczny co do istnienia i co do swojego istotnego uposażenia. I dlatego uważam, że coś więcej mogę powiedzieć, że to jest byt konieczny modalnie. Co mogę więcej powiedzieć, że on będzie różny od świata, bo nie spotkałem się w świecie z czymś, co byłoby konieczne modalnie. Wszystko w świecie jest uwarunkowane, mogło być inne, przynajmniej to, co obserwujemy, no ale pozostałe części świata muszą być z tym powiązane. Skoro muszą być z tym powiązane, no to będą pewne związki, które będą wymuszać tą przygodność modalną na tych przedmiotach. Wobec tego konieczność modalna, dwa, transcendencja. No i w związku z tym no, dochodzimy do czegoś, co ma charakter stwórczy, co właśnie ma charakter stwórczy, no, co ma zdolność do powoływania rzeczy z niczego. Nie? Najwyżej możemy powiedzieć albo z siebie, albo z niczego, nie mamy innego wyjścia. Czy ma charakter osobowy? No, ja bym odpowiedział, że to wynika z tego, co mówi Schellenberg. Jeżeli mówi, że ta ostateczna rzeczywistość jest ostateczna również w aspekcie soteriologicznym i aksjologicznym, to nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby coś było najwyższą wartością i gwarantowałoby nasz dobrostan, nie będąc osobą. Oczywiście to wszystko zależy od naszych preferencji aksjologicznych. Kiedyś było to oczywiste, dzisiaj staje się to inne, ale dla mnie nie wyobrażam sobie większej wartości niż osoba i nie wyobrażam sobie czegoś, co by mi mogło zapewnić dobrostan poza osobą. No ale pojawiają się inne argumenty, na przykład no to, że jeżeli stwórca, gdyby nie był osobą, no to trudno byłoby wyjaśnić pewien matematyczność świata, prawda? No, że jeżeli badamy świat, to ten świat jest matematyczny, wobec tego no, matematyka nam się skojarzy z rozumem, z intelektem, właśnie z osobą. No, podobnie jest kwestia, że trudno mówić o gdyby świat był stworzony, powstał z konieczności, to nie miałby tej cechy przygodności, więc jedyna możliwość, no to musiał powstać w wyniku aktu wolnego. Więc tych różnych argumentów na rzecz bycia osobą tej ostatecznej rzeczywistości, one się pojawiały w filozofii, ale najprościej bym do Schellenberga podszedł w ten sposób, że to wynika z jego samych założeń i w dyskusji on mi przyznał rację, tylko jakby to osłabił swoje stanowisko i nie powiedział, że to jest osobowe, tylko jak to określił, być może ów ostateczna rzeczywistość zawiera elementy osobowe. Najbardziej go przekonuje to, że ta ostateczna rzeczywistość wyjaśnia również istnienie osób, prawda? Więc jakoś ten element osobowy musiałby zawierać. Czyli tymi argumentami bym argumentował na rzecz właśnie konieczności modalnej, transcendencji, bycia osobą, no, bycia doskonałym, to też jakoś wynika z tych założeń Schellenberga, skoro on mówi, że to jest coś aksjologicznie najwyższego i soteriologicznego. No, wspomniałeś, że dla teisty jest tak ważne, żeby mówić o Bogu, że jest osobą. I no, ten aspekt, ten właśnie ten
osobowość Boga, to wydaje się, że to jest jakby ten punkt, w którym Schellenberg ma dużo do powiedzenia. I no on oprócz tego, że proponuje ten ultymizm, to jest także znany z z odświeżenia argumentu, tak zwanego argumentu z Bożej ukrytości, czy z Bożej skrytości. To jest także ten temat, o którym napisałeś książkę. I wydaje mi się, że nam się teraz wątki połączą. No i chciałbym, żebyś ten argument przywołał, najbardziej życzliwie, jak to się da, tak jak to zrobił Schellenberg, a potem spróbujemy sobie z tym argumentem poradzić. Znaczy, w skrócie pewnym bym powiedział, rzeczywiście to, co wywołało i największą furorę i największą dyskusję z tego, co napisał John Schellenberg, to jest jego tak zwany argument z ukrycia, reklamowany jako argument ateistyczny. Jeszcze będziemy o tym mówić. Ateistyczny w sensie przeciwstawienia teizmowi, tego, że ostateczna rzeczywistość ma charakter osobowy, jest Bogiem przynajmniej tych trzech wielkich religii świata. No, żeśmy wzięli część wspólną tych trzech wielkich religii świata, jak judaizm, chrześcijaństwo i islam, no to znaleźlibyśmy pewne cechy wspólne w opisie Boga w tych religiach, a one wykraczają poza ultymizm. To jest coś więcej niż ostateczna rzeczywistość. To jest właśnie osoba, to jest twórca, to jest ktoś wszechmocny, wszechwiedzący, absolutnie dobry. I Schellenberg mówi, że takiej tezy się nie da utrzymać. I to wywołało dyskusję. Da się utrzymać ultymizm, ale nie da się utrzymać właśnie teizmu, a tym bardziej teizmu abrahamicznego, który głosi istnienie Boga osobowego, który kocha ludzi, chce z nimi wejść w kontakt. No, te religie mówią o objawieniu. No, argument jest przewrotny, prosty, przewrotny. Właśnie to dobry argument filozoficzny, te dwie cechy musi mieć. Musi być prosty, że to łatwo go ująć i zapisać i wejść w dyskusję. No i przewrotny, że no, wywołuje zaraz reakcję intelektualną. I też w tym sensie, że wychodzi, nie wikła się w dotychczasowe różne jakieś rodzaje spory na temat dowodów na istnienie Boga, czy przeciwko. Ma całkiem inny charakter. Jest argument ze sporów, tego, że w ogóle spory istnieją, tak by można to powiedzieć. Więc Schellenberg myśli mniej więcej w ten sposób. Jeżeli Bóg jest kochającą osobą, to powinno mu zależeć na wejściu w kontakt z ludźmi. Z każdym człowiekiem, nawet szerzej z każdą osobą, która jest tworzona, ale odgraniczmy się tu do ludzi, prawda? No a jeżeli zależy mu na tym kontakcie, no to powinno mu zależeć na tym, żeby wszyscy o nim wiedzieli, prawda? No bo nie da się wejść w kimś kontakt, nie wiedząc o jego istnieniu, prawda? No ale jednak są ludzie, którzy nie wiedzą o jego istnieniu i to nie z własnej winy. On pierwotnie mówił o niezawinionym ateizmie. Na przykład no, pierwotni ludzie, ludzie współcześni, którzy żyją już w tych bogatych, nowoczesnych społeczeństwach. Myślę o Kanadzie, bo on pierwotnie był menonitą, chrześcijaninem, przygotowywał się do pracy kościelnej jako pastor. I spotkał się z ateizmem, gdy z tej swojej prerii pojechał do dużego miasta i w pracy spotkał obok stanowiska siedział ateista. I on nie miał pojęcia o tym, o czym on mówi, bo on był do tej pory przekonany, że wszyscy znają Chrystusa, prawda? To nagle goś nie zna. Nie wie w ogóle, o co chodzi. Nie? Nie to, że on już przestał być, tylko on już w ogóle wychował się w takiej rodzinie, że już o tym się nie mówiło. Coś tam w encyklopedii przeczytał, ale więc ci ludzie nie mają szansy dotarcia do takiej wiedzy. On mówi, że w niezawiniony sposób mówi. No i mówi, ja też jestem, bo nagle zrodziły się we mnie wątpliwości, argumenty, pytania i no, nie zawiniłem temu przecież. Nie? No i do takich ludzi
w tym domnie, powie Schellenberg, Bóg nie dotarł. No i teraz jak to wyjaśnić? Jeżeli potraficie to wyjaśnić, no to wyjaśnijcie, ale jeżeli nie potraficie tego wyjaśnić, to znaczy, że takiego bytu nie ma. Bo jakby był, to by dotarł do nas, to by sprawił, że wszyscy są wierzący. Owszem, zgadza się, że mogą być ludzie niewierzący z własnej winy. Coś mają na sumieniu i boją się Boga jako sędziego i dlatego spychają to. Mówi, nie wykluczam tego. Z różnych powodów mogą być, prawda? Ale nie ludzie otwarci, no tak właśnie, tacy jak Russell, powiedzmy. Nie wypowiadam się co do sumienia Russella, bo nie wiem, ale no jak podobno mówił, że w niebie zapyta, czy tam, nie wiem, w innym miejscu nadprzyrodzonym zapyta Pana Boga, dlaczego nie zostawił więcej dowodów, prawda, na swoje istnienie. Więc zakładamy, że by uwierzył, gdyby mu te dowody przedłożone, albo no, dano mu jakieś inne świadectwa, prawda. I to jest istota tego argumentu. No ja to streściłem w trzech zdaniach, żeby to najprościej, on tam, pytałem się u niego, jak on to formalizuje, jest 7 kroków, ja to streszczam w 3 zdaniach. Pierwsze, jeżeli Bóg by istniał, to nie istnieliby rzetelni niewierzący, istnieją rzetelni niewierzący, ergo Bóg nie istnieje. Modus tollens klasyczny, proste rozumowanie. No i w takim razie to wywołało dyskusję. No, trzeba jakoś na to odpowiedzieć. Trochę to przypomina taką, być może ten argument, czy jakieś pytanie ucznia w gimnazjum, czy w liceum na religii, jakby katechetę troszkę tak zdenerwować. I katecheta już do banał, że to, o co ty pytasz i to proste, ale jak zaczyna się odpowiadać, to okazuje się, że to nie jest takie proste na to odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że no, argument jest intrygujący, no, bo w punkcie wyjścia monoteista chyba zgodzi się, że jeżeli Bóg jest osobą, jeżeli jest osobą doskonale kochającą, tak. To jest otwarty na wejście w relacje z każdym, kto go szuka. Tak. Więc teraz są ludzie, którzy go szukają, powiedzmy, to byli rzetelni ateiści, oni zakładamy, że oni naprawdę szczerze chcą wejść z Bogiem w sobową relację, ale po prostu uważają, że no nie przekonuje mnie nic, nie przekonuje mnie nic, że Bóg istnieje. Albo nawet no, nie muszą realnie szukać, ale gdyby się pojawiły, to by byli otwarci, tylko się nie pojawiło w ich życiu. I sam Schellenberg mówi, że on sam jest taką osobą, więc jakby... skoro tak, no to wydaje się, że no coś jest nie tak z naszym rozumieniem Boga. No tutaj można powiedzieć w tej wersji ateistycznej, że może po prostu Bóg nie istnieje w takim razie. Tak. No i odpowiedzi są na to. Tak. Najprostsza odpowiedź, prawdopodobnie taki katecheta by powiedział, i to taka odpowiedź występuje, że to można tą drugą przesłankę zakwestionować, istnieją niewinni niewierzący, rzetelni niewierzący, on tam mówi niewierzący bez oporu. Ja to użyłem słowa rzetelny, uważając, że ono jest ładniejsze polskie słowo. Non-resistant on używał takiego słowa. Nieopornie też. Nieoporni, o ładne właśnie, nieoporni, tylko no po polsku to trochę nie brzmi. No ale ktoś mógłby powiedzieć, a może wszyscy tacy to są oporni właśnie, tylko nie mówią o tym. Może gdzieś tam w sercu ten opór jest, gdzieś tam się znajduje. I ktoś może powiedzieć, no a czy ty nie jesteś taki oporny? Tym bardziej zwróćmy uwagę, że Schellenberg jest w troszkę takiej innej sytuacji. On jakby był wierzący i przestał, prawda? Czy coś tam się nie stało złego w jego życiu? Oczywiście nie chcę tu kaznodziejstwa uprawiać, ale taka linia przeciwstawienia się temu argumentowi istnieje, no podważenie tej przesłanki, no tak. Że może to jest mit tych nieopornych ateistów, może, tylko do tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo musielibyśmy znać te sumienia ich, prawda, tego nie wiemy. Inni to rozrzedzają to pojęcie ateizmu, mówią, że może ci ludzie mają kontakt z Bogiem, ale do końca sobie tego kontaktu nie uświadamiają.
mówi się o wierze anonimowej, prawda? No to pojęcie wprowadził Karl Rahner. Widząc, kryptowierzący. Czy kryptowierzący, tak, tak. Czy tomiści za Tomaszem, niektórzy mówią o implicytnej wierze, no wierze no właśnie takiej nieujawnionej, nie uwyraźnionej, niewyraźnej wierze, prawda? Może coś takiego występuje w naszych czasach. No to jest coś takiego, że ktoś kogoś widział, ale nie potrafił. Jeden z dyskutantów Schellenberga mówił, że on, że ktoś tam jego znajomy widział prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nie wiedział, że to jest prezydent. No jakoś była taka sytuacja, że przechodzili i spojrzał mu w twarz i dopiero później mu ktoś powiedział, że to był prezydent. Nie będę wymieniać imienia nazwiska prezydenta, bo nie chcę się wikłać w jakieś spory polityczne, czy to był demokrata, czy republikanin. No ale w każdym razie był przy nim, spojrzał mu w twarz, ale nie umiał go zidentyfikować. No ktoś powie, a po co nam taki kontakt? No może no, ten kontakt też się rozwija. No tutaj też można zagrać w tym głębokim czasie. I może to jest ten pierwsza impresja, która później zaowocuje. W szkole, o. Ja, to podzielę się osobistą taką refleksją. Ja ze swoją żoną chodziłem do szkoły podstawowej, a nic o tym nie wiedziałem, prawda? To mi wypomniała to później, prawda? Ale była znacznie młodsza i nawet no, nie zwróciłem na nią. Znaczy, prawdopodobnie ją już wtedy zobaczyłem, ale nie uświadomiłem sobie, że to jest właśnie ta. I może czasu było potrzeba, żebym sobie to uświadomił i może po to byliśmy w tej szkole, żebym gdzieś ją tam zobaczył i gdzieś pod świadomości mi to utknęło. Może coś takiego. No to jest taka próba, pół żartem, ale może coś takiego jest, że to w ten sposób ten kontakt z Bogiem występuje. Natomiast no, można podważać przesłankę nie tylko tą drugą, ale pierwszą. Można powiedzieć, że z tego, że istnieje Bóg, który jest osobą kochającą, nie wynika, że On musi się dać znać wszystkim zawsze i wszędzie. To z tego nie wynika, że tu Schellenberg przesadza. To Bóg jest bytem transcendentnym i nasze oczekiwania względem bytu transcendentnego nie powinny być i również oczekiwania wobec miłości takiego bytu transcendentnego nie powinny być urabiane wobec oczekiwań z takimi bytami, no, z którymi mamy do czynienia w życiu. Jeden z Michael Re krytykuje Schellenberga, mówiąc, że to jest krytyka nie Boga chrześcijaństwa, tylko Boga amerykańskiego ewangelicyzmu, który ten Bóg jest taki jak kumpel prawie, że nie, jak wypowie się parę razy amen, alleluja, to już się go czuje, prawda? I w pewnym momencie niektórzy już przestali czuć i mówią, że go nie ma. A właśnie on nie jest takim kumplem. Więc nie należy się spodziewać, że on będzie na naszych warunkach się objawiał, czy dostarczał świadectw swojego istnienia. No i jeszcze jest jeden sposób obalania tej pierwszej przesłanki, już o drugiej już mówiłem, no to jest takie, że no, Bóg może mieć rację, może kochać, ale może mieć rację, żeby to swoje objawienie jakoś opóźnić. Może mieć jakieś dobre racje, no niekoniecznie musimy od razu je znać. To przypomina troszkę argumentację przeciwko argumentowi ze zła, że dobra istota może dopuścić, mieć jakieś racje, żeby na jakiś czas dopuścić zło. Na przykład, żeby no powiedzmy wyćwiczyć kogoś w miłości, prawda? Żeby udoskonalić kogoś. Znaczy, nie dyskutuję, czy to jest dobry argument, czy nie, ale hipotetycznie można coś takiego przyjąć. To mogą być bardzo różne racje, nie? Na przykład mi się najbardziej podoba taki argument, że gdyby Bóg świat stworzył, którym wszyscy go znają, porównujemy ze światem, którym go nikt nie zna i taki świat, jaki ma nas, że wielu znaczy nawet większość zna, ale nie wszyscy. To mówi, że
w tym świecie, którym nikt go nie znał, to by się realizował tylko wartości doczesne, a w tym, którzy wszyscy go znają, tylko te wartości nadprzyrodzone. A w naszym świecie mogą się jedne i drugie realizować, co już jest dobrze. Że skoro są ateiści, to my możemy ich nawracać, jak ich nawracamy, to może się budować komunikacja społeczna, wspólnota i tak dalej. Natomiast najciekawsze to są chyba argumenty Paula Mosera. Bardzo dobry epistemolog, naprawdę dobry epistemolog jako epistemolog, a przy okazji konsekwentnie religijny myśliciel i człowiek, taki głosi coś takiego, żeśmy nazwali analitycznym kierkegaardyzmem, to jest Kierkegaard, ale analitycznie podany. On mówi, że ostatnio wyszła jego książka, po polsku jest przetłumaczona nawet, Surowość Boga. Bardzo ciekawa książka, Dyskutuje tam przy okazji z Schellenbergiem. Mówi, że Bóg chce dostarczyć świadectw o swoim istnieniu, ale nie chce tego rzucać na wiatr, bo on chce wejść z człowiekiem w pewną relację miłości i przemienić człowieka do miłości, żeby on w tej miłości żył wobec innych. I on da te racje, ale pod warunkiem, że ten człowiek jest otwarty na taką przemianę w stronę miłości agape. On może tak rozumować, jeżeli mówiąc antropomorficznie, metaforycznie. Bez tego o takie rzucanie świadectw swoim istnieniem byłoby rzucaniem pereł między wieprze. No, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, to jest bardziej subtelnie podane przez Paula Mosera. On jeden z tych myślicieli, kto najbardziej rozpowszechnił Schellenberga, wchodząc z nim w dyskusję właśnie i prawdopodobnie się inspirując z nim całą tą swoją koncepcję, jak to określił, surowości Boga wyraził. Nawet mówi o filozofii, jak to określa, ogrójca, że Chrystus w ogrójcu mówi: nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. I mówi, że Bóg objawia się tylko tym, którzy są w stanie coś takiego powiedzieć. A ponieważ dzisiaj coraz mniej ludzi chce coś takiego powiedzieć, to w takim razie nie dociera do nich. Oczywiście trzeba by jeszcze tam dokładniej wyraźnie, tylko zwracam uwagę na tą książkę przetłumaczoną przez znawcę tej problematyki, księdza Marka Dobrzemieckiego, ale tylko zaznaczam, że takie odpowiedzi istnieją. Jestem ciekawy, jak Schellenberg mógłby odpowiedzieć, żeby tutaj kontynuować dyskusję na ten temat. Podałeś jakby cztery ruchy, które można wykonać, żeby ten argument jakoś osłabić. I zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że sporo z tych ruchów trąci pewnym takim protekcjonalizmem i na zasadzie, że jednak na przykład przy pierwszym ruchu chciałoby się powiedzieć, że jednak ateiści jednak są jakoś oporni. A Schellenberg chyba próbuje powiedzieć, że debata byłaby uczciwa, jeżeli obie strony na początku zaakceptowałyby swoją na przykład rzetelność. Nie? No tak, tak. Więc jakby, że ateiści już ateistom z góry przypisują nierzetelność, no to jakby to już tak ustawiają sobie debatę. To się zgadzam, dlatego ja staram się unikać tego pierwszego argumentu, natomiast tylko stwierdzam, że taki argument istnieje i to, co on mówi, może być prawdą. No nie tak. Możemy tego wykluczyć. Natomiast dlaczego jego nie poruszam? Między innymi to w różnych dyskusjach się pojawiło, bo na przykład zwolennikiem takiego argumentu jest u nas profesor Ryszard Mordarski. Nie? To ja dlatego, właśnie z tego względu, że to jest w sytuacji dialektycznej, w sytuacji dyskusji, to trudno taki argument wysuwać. Tak jak do Piotra mówił, posłuchaj, jesteś złym człowiekiem, i dlatego tak zły, jest. Złym albo głupim. Albo głupim, i trudno, i teraz on ze mną już nie dalej nie będzie dyskutował, tak. Więc to jest kwestia taka, powiedzmy, dialektyczna. Natomiast nie można tego wykluczyć. My dyskutujemy na poziomie teoretycznym. Natomiast jeśli chodzi o ten argument z tego poznania Boga niepełnego, niewyraźnego, dowcipnie na to Schellenberg odpowiada, tylko ja nie pamiętam nazwiska, on mówi, że jest, pamiętam, że Nelson Mandela, to wszyscy wiemy, tylko on to pisał, kiedy wobec Nelsona Mandeli nie były wysuwane żadne zarzuty, kiedy tam uchodził za bohatera, a teraz niedawno jakieś tam się pojawiły wobec niego zarzuty, ale załóżmy,
co ja też nigdy nie miałem jakiegoś pełnego przekonania, ale załóżmy, że Nelson Mandela jest postacią nieskazitelną. I on wymienia nazwisko jakiejś osoby, prezydenta innego kraju afrykańskiego, który był złoczyńcą, dyktatorem i tak dalej. A obaj byli podobni do siebie, nie? I on coś tak mówi, że to tak jakby powiedzieć, że widząc tamtego, widział Nelsona Mandelę, nie? Czy, no tak. Bo byli do siebie podobni, więc co mi z tego, albo idąc do tego przykładu, co ja powiedziałem, co mi z tego, że zobaczyłem prezydenta, nie wiedziałem, że to jest prezydent, prawda? On w ten sposób by odpowiedział, tylko no... Ja bym tu zagrał wtedy, no i też mu to wypomniałem na tym głębokim czasie, no, że może to nie musi być aż głęboki czas, może to trochę trzeba czasu, żebym zobaczył, że to jest Nelson Mandela, czy to jest ten prezydent, prawda? Natomiast on, jeśli chodzi o te inne argumenty, to znaczy te, że Bóg mógłby mieć dobre racje, to jego takim kluczowym argumentem, zresztą stosowanym również w problemie zła, jest taki argument, że mówi: okej, ja się z wami zgadzam, tylko zwróćcie uwagę, że Bóg jest bytem wszechmocnym i on mógł to lepiej te swoje racje zrealizować. O to chodzi. Dlaczego on mówi, że to jest byt pełen inicjatywy, mówi, który ma lepszą inicjatywę od nas i on ma zasoby działań, których my sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Więc skoro on ma takie zasoby świetnych działań, to dlaczego nie spełnia swoich celów w lepszy sposób, eliminując zło, a w szczególności to zło, jaką jest dla niektórych ludzi niewiedza o nim. On w ten sposób idzie, przy czym to jest znowu gra, która bardzo często w filozofii analitycznej występuje, odwoływania się do tego, czego my nie jesteśmy w stanie uchwycić. I to często teiści sceptyczni się do tego odwołują i to jest, bym powiedział, że Schellenberg imituje ich argumentację. Oni mówi, nie wiemy, dlaczego Bóg dopuszcza zło, ale dlatego, że my nie znamy wszystkich relacji między dobrami, a ich narzędziami do ich osiągania i tak dalej. Po prostu tego nie wiemy. I być może są takie relacje, które ukoniczniają czy preferują to zło, które jest, żeby mogło powstać dobro. Nie? A on mówi, nie wiemy, jakie te możliwości ma Bóg, a prawdopodobnie ma takie, że mógł to wszystko zrobić bez tego zła w świecie i bez tej niewiedzy, którą ma. Więc on tak odpowiada. Znaczy to są tam, podaję listę odpowiedzi, ale te odpowiedzi najbardziej do mnie trafiły, co moim zdaniem najciekawsze. Ale jak widzimy, w filozofii zawsze można dyskutować w nieskończoność. No. Ja podejrzewam, że ten też twój argument, że być może Bóg nie chce wejść z każdym w osobową relację, tak podobnie by zbijał, mówiąc, że jeżeli ktoś doskonale kocha, to czemu miałby tutaj być jakoś wybiórczy, nie? Ale to też nasza intuicja na temat tego, czym jest miłość i doskonała miłość, że czemu miałby nie z każdym, to jakby rodzic, który nie kochałby wszystkich swoich dzieci. No. A można to odbić w ten sposób, no, że dobry rodzic, każde kocha swoje dziecko, ale odpowiednio do tego, jakie to jest dziecko. No, jedno się interesuje tym, a drugie interesuje się czym innym, więc musi do każdego dziecka dotrzeć inaczej. Więc może oznacza, że do pewnych ludzi będzie inaczej docierał, prawda? W inny sposób. Niektórzy potrzebują takiej prostej, czy wręcz ludowej religijności, a może niektórzy potrzebują całe życie poszukiwać. No, w ten sposób bym odpowiedział, ale no, zgoda. Zgoda jest, że w tym to jest problem, czym jest miłość. No tak. Jak rozumiemy miłość, prawda? To jest... No i też jeden z... Pamiętam, jak... Poznałem takiego francuskiego filozofa mniej znanego i podczas konferencji, w której był Schellenberg, i on zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, że nie ma jasnych kryteriów
na czym ta jawność miałaby polegać? To znaczy, jak duże musiały być te argumenty, jak silne, czy jak silne musiało być doświadczenie religijne? O to chodzi, że trudno to sprecyzować. Prawda? Na przykład przeciętny religijny człowiek, ja miałem okazję te dyskusje, proszę Państwa, tłumaczyć na, powiedzmy, w takich spotkaniach dyskusyjnych, gdzie byli sami ludzie wierzący, zaangażowani religijnie, byli zainteresowani filozofią i o tym mówiłem, to dla niektórzy jako ciekawy problem intelektualny i świetnie dyskutowali. Natomiast dla niektórych to się wydawało dziwne, dla nich, a co, jak to dla nich Bóg, jak to Bóg nie jest jawny? Dla niektórych przecież mamy Ewangelię, przecież mamy zmartwychwstanie, przecież mamy sakramenty, przecież byli tacy ludzie, co mówią językami, jak się modlą. Dla nich to jest oczywiste, no więc to też jest te kryterium. Co to znaczy, żeby Bóg był dla mnie jawny, jest dla wszystkich ludzi, dla różnych ludzi może być różne i trudno to kryterium jednakowo jakoś sprecyzować, prawda? No być może powiedziałby, że nie wiem dokładnie, jak ono by wyglądało, to kryterium, ale jest fakt faktem, że nie jest dla wszystkich oczywiste istnienie Boga, więc jakby... No, to już jest... w tym sensie tak, no w tym sensie to jest, to jest problem. Wtedy tak, już nie tak. Muszę podawać kryteriów, wystarczy, że zwrócę tylko uwagę na fakt, że są ateiści i tak dalej. Ale właśnie, bo wspomniałeś... Tylko, że znowu to jest jeszcze problem, przepraszam, to jest taki szerszy problem z innej dziedziny, co to znaczy, że ktoś spełnia normę, a ktoś nie spełnia normy. Nie chcę znowu wejść, bo wrócimy do tego problemu, że powiem, że jest, tak jak do ciebie powiedziałem, że jesteś oporny, niemoralny czy głupi, ale chodzi o to, że coś innego, co to znaczy, że ktoś spełnia ogólnie pewną normę, że są pewni ludzie nieotwarci religijnie i że oni nie spełniają pewnego kryterium, byśmy powiedzieli, psychologicznego, którą powinni spełniać. No to jest dyskusyjne, no, zgadzam się, ale no, ktoś mógłby tak to odbić. Nie? Okej, to wspomniałeś, że popularne jest w filozofii, żeby odbijać, żeby powiedzmy zabijać kogoś jego własną bronią, w sensie, że ktoś, żeby używać jakby jego własnych narzędzi przeciwko niemu. I wydaje mi się, że w swojej książce też spróbowałeś coś takiego zrobić w kontekście tego argumentu z Bożej skrytości, że też chciałeś go trochę tak odwrócić, żeby jednak pokazać, że przyjmując odrobinę inne założenia, bo wskazując trochę inne fakty w świecie, można dojść do przeciwnego wniosku, więc teraz jakby jest twój ruch. No mój ruch jest taki, to zresztą udało nam się pewną ideę sprzedać w świecie z księdzem Markiem Dobrzenieckim, tylko że w tym książce idę w inną stronę, co też on w polemice mi wypomina, że w artykule jesteśmy bardziej ostrożni, a w tej książce idę jednak za daleko. Otóż ja chciałem, przynajmniej można pokazać, że argument Schellenberga nie przesądza sprawy, ponieważ można dokonać jego odwrócenia. Jeżeli on mówi, jeśli Bóg istnieje, to nie istnieją rzetelni niewierzący, a oni istnieją, więc Bóg nie istnieje, to odwrócenie by się dokonało w ten sposób. Jeśli Bóg nie istnieje, to nie istnieją rzetelni wierzący, a oni istnieją, wobec tego Bóg istnieje. To jest taki sam modus tollens, tylko negacje tam inaczej się rozkładają i każdy jest inny rozkład negacji w każdej przesłance, wobec tego wniosek będzie pozytywny. No i po prostu chodzi o to, że to odwrócenie, które zaproponowałem, ma minimalny cel mojego odwrócenia, ma pokazać jedną rzecz. Okej, Schellenberg ma rację, że ludzie wierzący mają problem z niewierzącymi, w tym sensie nie problem społeczny, tylko problem wyjaśnienia, skąd oni się wzięli, skoro dla ludzi wierzących wiara jest jakoś tam oczywista, czy jakaś bardzo mają mocne racje, to znowu na odwrót, dla ludzi niewierzących jest jakimś problemem istnienie
wiary. No, skąd ona się wzięła? I oni muszą, znaczy muszą, no próbują, no i wielu myślicieli próbowało to zrobić, wyjaśnić, dlaczego istnieje wiara. A ja jeszcze dodatkowo to podkręciłem, to przynajmniej do tej pory wierzących, przynajmniej aktualnie, jest więcej niż niewierzących, chociaż niewierzących ta liczba wzrasta. Już nie będziemy dyskutować, jak to będzie w przyszłości. Uważam, że w przyszłości raczej pomimo wszystko to się diametralnie nie zmieni. Więc nazwałem to argument z wielkiego faktu wiary, ponieważ no, ta wiara jednak, liczba ludzi wierzących, monoteistów jest przynajmniej 57% deklarowanych obecnie według szacunków, przy pewnych innych szacunków ponad 60%, a jak jeszcze, no, w zależności czy, jak interpretujemy niektóre odmiany hinduizmu, jak interpretujemy religie plemienne, to nawet to może dojść do 70%, prawda? No, ale w ogóle jakość wyznawców religii zawsze, no, oni przeważali nad totalnymi ateistami, więc nawet nie wchodząc w te niuanse, no, trzeba mówić o wielkim fakcie wiary, wobec tego ten problem istnienia tego wielkiego faktu wiary, który tego faktu, że ludzi wierzących w osobowego Boga jest bardzo dużo i że historycznie to jest proces długi, pomimo prób falsyfikacji ta wiara nie została obalona i te religie nie zniknęły pomimo różnych prób teoretycznych i praktycznych zwalczania religii, nie zniknęły z mapy świata, są silne pomimo wszystko i dobrze się trzymają, nawet jeżeli są jakieś tam lokalne kryzysy związane z pewnymi zmianami kulturowymi, socjologicznymi, no to to jest moim zdaniem poważniejszy problem dla ateisty niż dla teisty. Ateista tą niedużą w sumie grupę niewierzących może jakoś wyjaśnić z podanymi argumentami, a moim zdaniem ateista, no, ma poważne kłopoty. Okej, czyli sądzisz, że tak jak w argumencie Schellenberga teista miałby problem, żeby wyjaśnić istnienie ateistów, tak ty mówisz, że z twojego punktu widzenia to ateiści mają problem, że dla nich jakoś kłopotliwe jest to, tak, żeby wyjaśnić ten wielki fakt wiary, o którym wspominasz. Tak, znaczy dla jednych i drugich. Każdy ma swój kłopot, ale no, wydaje mi się, że jednak ateiści mają większy kłopot. I tak ja bym powiedział Schellenbergowi, że ty robisz, parafrazując Ewangelię, widzisz źdźbło w moim oku, no to zobacz tą belkę, która jest w twoim. Zastanawiam się, czy teraz, bo nie jest też czas, żeby jakieś zarzuty pojawiły się wobec ciebie, twojego argumentu, bo tak przychodzą mi do głowy dwa teraz, nie wiem, czy... Bo zastanawiam się na przykład, na początku jakby zgodziłeś się z tym, że dobrze by było, żeby debata była prowadzona w taki sposób, żeby nie zarzucać drugiej stronie właśnie tej niekompetencji, jakiejś wady moralnej, wady intelektualnej. I znam się, czy jak powiesz, że istnieją rzetelni wierzący, więc istnieje Bóg, to czy z tego też wynika, że to nie mogą istnieć jednak rzetelni niewierzący? Czy w tym twoim argumencie mogą także istnieć rzetelni ateiści cały czas? Mogą, bo ja nie, bo tam nie ma, że nie ma przesłanki, istnieją tylko. Nie ma tego słowa tylko. Tylko, że są rzetelni wierzący, ich jest dużo. No tak, ale... I historycznie, no jakby nie z, pomimo różnych argumentów, pomimo dyskusji, pomimo sekularyzacji, no ta grupa nie zniknęła, o tak bym powiedział. No ale jednak wnioskiem argumentu jest, że Bóg istnieje, czyli jednak koniec końców ateiści, mimo że są rzetelni, to jednak są w błędzie. W tym sensie, że... No, w tym sensie, bo my, ja oczywiście, bo my tu już musimy wejść w pewne subtelności. Niestety tak się składa, że w życiu nie mamy do czynienia z jednoznacznymi rozstrzygnięciami, tylko musimy, no, formułować takie argumenty bardziej statystyczne.
że jak powiedziałem, na przykład 70% jest wierzących, wobec tego te 30 ma większy problem z tym 70 niż te 70 z tymi 30 w tym sensie. Bo to powiedzenie, to 70% oznacza, że religia jest zjawiskiem trwałym, jakoś mocno osadzonym w życiu ludzkim, mocno osadzonym w ludzkiej kulturze, dziedziczonym w bardzo konsekwentny sposób. Wobec tego to jest pewien problem. Natomiast nie formułuję tego, nazwijmy tego zero-jedynkowo, tylko tak jak w medycynie, jak dostajemy ten lek czy wyniki badań porównywalnych, te różne próbki, gdzie placebo podawano i tym chorym, to też nie ma, że tam jest 100% wyzdrowień, tylko powiedzmy, jeżeli jest 80, to znaczy, że to dobrze, że to już warto podawać, prawda? Więc to jest podobna sytuacja. Później te argumenty osłabiam, tam formułuję wersje takie probabilistyczne, to się tam już gorzej czyta, ale zdaję sobie sprawę z niuansów, że to nie jest wszystko takie proste. Ja zapytam naszej reżyserki, czy są jakieś pytania na czacie, bo powoli... Tylko ja bym jeszcze zanim, jeśli można, tylko jedno słowo. Już bardzo chętnie, tylko jedno słowo tylko dodam tutaj, że tylko ewentualnie już nie będę tego rozwijał, ale nadmienię, jakby ktoś chciał, to sobie zajrzy do książki, że jednak główny istota tego mojego argumentu polega na tym, że uważam, że jak podałem pewne racje, które mogłyby wyjaśnić w świetle teorii teistycznej fakt ateizmu, tak uważam, że te teorie naturalistyczne czy ateistyczne teorie religii nie radzą sobie. I tam dzisiaj pewnie bym jeszcze to rozwinął, bo te teorie się rozwijają i mamy coraz lepsze naturalistyczne czy ateistyczne teorie religii. One są coraz lepsze, powiedzmy te, co mieliśmy Marksa, Freuda, Nietzschego, to takie dzisiaj patrzymy na to z przymrużeniem oka. Dzisiaj dominują tak zwane kognitywne teorie religii i tam jakby ten nerw argumentacyjny jest taki, że pokazuje się, jak powstała religia, że religia powstała w wyniku funkcjonowania pewnych mechanizmów poznawczych, które w pewnych sferach naszego życia się sprawdzają, są rzetelne, ale w pewnych nie sprawdzają się, one jakby zostały wyolbrzymione. I religia jest skutkiem ubocznym tych mechanizmów, zwłaszcza różnych mechanizmów antropomorfizacji. Zwłaszcza jest taki mechanizm wychwytywania sprawców, żeby my walczyliśmy o przetrwanie, musieliśmy uważać, czy tam jakieś zwierzę nie czyha na nas i staliśmy się nadwrażliwi na jakieś żywe istoty. I ta nadwrażliwość się nadmiernie rozwinęła, wobec tego staliśmy się nadwrażliwi również na istoty, domniemane istoty nadprzyrodzone. I od tego typu pojawiają się ciekawe teorie, coraz ciekawe, coraz lepiej pewnym też materiałem empirycznym dokumentowane. I ja krytykuję, dyskutuję z tymi teoriami, również z Dennettem. Pokazuje swoje wątpliwości, że one bardzo upraszczają fenomen religii. Ale zasadniczo na dwie rzeczy zwracam uwagę, że najczęściej te teorie, mówiąc prosto, stosują technikę młota Kowalskiego do rozbijania orzecha. Oni pokazują, że religia załatwia bardzo pewne prozaiczne nasze sprawy, na przykład załatwia pewien ład społeczny, to, że my stajemy, że społeczeństwo się integruje, kooperuje, bo wszyscy myślą, że tam będą ukarani po śmierci, jeżeli tego nie będą robić. Tylko czy potrzeba, jak to będzie, młota Kowalskiego, czy odwoływania się do nadprzyrodzoności, skoro jej nie ma, żeby załatwić bardzo prozaiczne sprawy życia społecznego. I to jest mój jeden argument. A jeżeli już te teorie z tym problemem się jakoś borykają, znaczy uda im się ten problem ominąć,
to moim zdaniem pojawia się taka sytuacja, że te teorie z nich nie można wyciągnąć, wywnioskować ateizmu. One tylko mówią, że są jakieś mechanizmy, które prowadzą do istnienia religii i te mechanizmy są tak trwałe, że trudno się religii wyzbyć. I teista mówi, o jakie to piękne, mówi, to przecież pasuje do mojej teorii. Pan Bóg zadbał o to, żeby naturalnymi sposobami ludzie ciągle o nim myśleli. Nawet jeżeli, mówiąc naturalnymi kategoriami, byłoby to złudzenie, ale to jest tak mocno osadzone złudzenie, że w ostatecznym rozrachunku trudno udowodnić, że to jest złudzenie. No, Bóg tak zaplanował po prostu te wszystkie mechanizmy, skutki uboczne i tak dalej. Z tego dlatego, pomimo, że to są bardzo ciekawe koncepcje, tutaj dr Stanisław Ruczaj w swoich tekstach je omawia, zresztą przetłumaczył też książkę na ten temat, ale one jednak nie są konkluzywne. No skoro one nie są konkluzywne na rzecz ateizmu, no to w takim razie nie widzę żadnej teorii, która dobrze, ateistyczny sposób wyjaśnia mi pojawienie się fenomenu religii i przekonań teistycznych. Jest trochę pytań na czacie. Nie wiem, czy już jesteś gotowy, żeby spróbować dobrze, nie odpowiedzieć. Dobrze. Pytania nam zadaje głównie Mieszko Ciesielski. Pytania dotyczą i ultymizmu, i twojego argumentu, jest także reklama jego książki. To, że... Tak, znam, no także cieszę się i dziękuję. Jeśli chodzi o sam ultymizm, to Mieszko pyta, czy w ultymizmie formuje się jakieś normy postępowania, które pomagają osiągnąć zbawienie, nie? Czy w tym sensie, czy tam są jakieś normy moralne, czy się formułuje. Wydaje mi się, że właśnie, że no, ta sprawa jest ciągle otwarta. Że to jest, no na tym polega ultymizm, że my co do szczegółów zawieszamy sąd i my mamy dopiero się nad tym zastanawiać, tak. Ale na nic nie możemy się tutaj godzić. Znaczy, Schellenberg tam w pewnym momencie pisze, on rozpatruje, jak ta religia sceptyczna miałaby funkcjonować, więc on mówi, że niekoniecznie mamy tworzyć jakąś taką wspólnotę, bo to jest słabość tych wszystkich konstruktów religijnych, no, że jakby oni dopiero chcą stworzyć religię, ale najlepsze są jednak religie, które są, no, bo one funkcjonują, to trzeba dopiero to zorganizować. On ma taką propozycję, żeby w ramach swojej religii być i tylko tak ultymizować, sceptycyzować tam, podpowiadać liderom i innym, że tak troszkę z większym dystansem do tego, żeby... I on ma chyba w tym rację, że co taki proces funkcjonuje, taki proces właśnie ultymizacji religii, sceptyzacji religii, żeby bardziej te dogmaty metaforycznie rozumieć, a może niektórych się pozbyć. Jak gdzieś tam w jakimś programie słyszałem, jak jedna z niemieckich dziennikarek skądinąd, bardzo dobra dziennikarka jakby określała, że myśmy się spodziewali po Benedykcie XVI, że on te wszystkie dogmaty troszkę poucina, bo on wie, jak to zrobić, bo on najlepiej je zna. I wielki zawód powstał, że on tego nie zrobił. I to jest nasz zawód, nie? Bo my chcemy nadal być chrześcijanami, tylko żeby troszkę tam to właśnie tak osłabić, rozmyć. I myśmy mieli wielkie nadzieje, bo ten człowiek to wszystko zna i on najlepiej wiedział, jak to zrobić. I on tego nie zrobił. I to był powód do nieszczęścia. I wydaje mi się, że taka tendencja w kulturze funkcjonuje. I dlatego to pytanie jakby nasunęło nam jakby skojarzenie, że coś takiego jest i chyba można powiedzieć, to Schellenbergowi się udało, ale nie w tym sensie, że on to zainspirował, tylko on wyczuł pewne procesy społeczne, które już funkcjonują w kulturze, no i w religii w szczególności. Pan Mieszko Ciesielski sugeruje, że taką drogą środka. Chyba doktor Mieszko Ciesielski. To przepraszam, pan doktor sugeruje, że taką drogą środka, żeby rozwiązać ten dylemat, który pojawia się w argumencie Schellenberga, że czemu Bóg nie wchodzi z ludźmi w kontakt, no to on uważa, że w swojej książce argumentował, że po prostu Bóg już przestał istnieć, nie? Więc to byłaby ta droga umiarkowana. Pan profesor czytał tę książkę? Tak. No to jest
oryginalna hipoteza, no, bardzo oryginalna i z tak radykalną tezą się nie spotkałem. Znaczy on uwyraźnił, ale ona znowu wchodzi w inną tendencję, która się pojawiała w teologii chrześcijańskiej, tendencja radykalnego kenotyzmu, to znaczy no, zaczęło się no, to od czegoś niby niewinnie brzmiącego, że Bóg stając się człowiekiem ukrył swoje przymioty, co zresztą święty Tomasz z Akwinu mówi, prawda, że jest właśnie ukryty w człowieku Jezusie i te przymioty są ukryte, a najwyżej prześwitują przez cuda i ostatecznie przez zmartwychwstanie, ale nie wszystko do nas dociera, więc to chrześcijanie w to wierzą, ale później ten kenotyzm był coraz bardziej radykalizowany i on został przekładany z osoby syna na osobę ojca. Tutaj moim zdaniem jest to złe rozumienie tego, co się stało na krzyżu, że na krzyżu no, nie mamy do czynienia ze śmiercią ojca. No, to jest śmierć tylko i wyłącznie syna w ludzkiej naturze. No, syna w ludzkiej naturze. No, te rozróżnienia teologiczne, które funkcjonowały w kościele katolickim i nie tylko, i wśród teologów, zostały tak rozmyte, że no, ten kenotyzm przeszedł z ludzkiej natury syna na boską naturę syna i przeszedł na ojca, znaczy po prostu przeszedł na Boga. Najprościej mówiąc. No i jak gdyby doktor Mieszko Ciesielski dokonuje kolejnego kroku w tym procesie, prawda? No, skoro umarł na krzyż, no to już nie ma Boga, prawda? No, ale ex definitione Bóg jako Bóg no nie może umrzeć, prawda? Ex definitione, no, prawda? Byt konieczny nie może przestać istnieć. No, czy samoistne istnienie nie może nie istnieć? No, no, to jest wewnętrzna sprzeczność. No, po prostu. Jeżeli nie ma pewnych rozróżnień, czy pewnej minimalnej refleksji metafizyczno-teologicznej, no to do takich rzeczy można doprowadzić. Ale to jest również niezgodne no, samym tekstem Nowego Testamentu, no bo dlaczego by mieli apostołowie głosić zmartwychwstanie Jezusa? Dlaczego by mieli głosić Jego chwałę, Jego wstąpienie do Ojca, panowanie Boga, Jego powtórne przyjście chwale? To też jest poza tym kenotyzmem radykalnym i rozmytnieniem pewnych podstawowych pojęć, rozróżnień, to jest jakby uznanie jakiejś części tekstu Nowego Testamentu. Oczywiście no, każdy ma do tego prawa, no, tylko jeżeli ten tekst stanowi pewną całość, pewne przesłanie. Ale to są różne elementy też no, teologii śmierci Boga, one się tam pojawiają od XIX wieku, od Hegla, to różnie interpretowane te wątki są, tylko to jest taka radykalizacja tego, ale być może moim zdaniem o tyle dobra, bo ona pokazuje, do czego to ostatecznie prowadzi, że ci teolodzy nie wyciągali konsekwentnie wniosków. Jeżeli my takie założenie przyjmą, to akurat doktor Ciesielski konsekwentnie te wnioski wyprowadził, no tylko są błędne założenia, ale dobrze to zrobił, ponieważ pokazał, do czego to prowadzi. A tamci po prostu nie byli w stanie zobaczyć konsekwencji swoich założeń. No. Ja jestem ciekawy tej dyskusji, być może kiedyś uda się zorganizować między profesorem Wojtyszakiem no a doktorem Ciesielskim. Tutaj, bo to prawie wyglądało jak rzucenie rękawicy. Ale tutaj myślę, że będzie na to czas. No i jeszcze pan Ciesielski także ma zarzut wobec twojego argumentu, bo tutaj no, pyta o to, że skąd wiemy, że rzetelna wiara nie ma źródeł czysto psychicznych. No jego zdaniem trzeba byłoby najpierw udowodnić transcendentne źródło tej wiary, żeby ten argument był konkluzywny, bo być może taka jest intuicja, że... Tak, tylko rzeczywiście mi chodziło tylko o to, że jeżeli ateista uznaje za rzetelnego ateistę takiego, który mówi nie wierzę,
ponieważ nie dostarczono mi odpowiednich racji dla wiary. Ale gdyby mi je dostarczono, to bym uwierzył. Albo mówi, te, które dostarczono, mają wady, tutaj coś nie wynika, czy jest fałszywe założenie i tak dalej. To analogicznie rzetelnym wierzącym nazywam kogoś, który mówi, wierzę i potrafi podać te racje, które go do wiary doprowadziły. Bądź będą to racje natury filozoficznej, bądź racje natury religijnej w ten sposób, no bo bronię argumenty z testymonium i w książce jest cały rozdział na ten temat, na temat wiedzy testymonialnej. Uważam, że wiedza testymonialna, wiedza z drugiej ręki jest najpowszechniejszą, to nie trzeba tego uważać, bo to jest oczywiste, to jest najpowszechniejsza wiedza, rodzaj wiedzy, którą operujemy i również operujemy nią w religii. Więc jeżeli ktoś ma dobre racje rozpoznać w innych ludziach wiarygodnych świadków, czy w pewnej instytucji, czy w pewnej wspólnocie, że oni są wiarygodnymi świadkami pewnych zdarzeń, pewnych sytuacji, no to ma prawo uznać to, co oni mówią. I to też jest argument, który potrafi człowiek religijny sformułować. Nie musi tego formalnie formułować, ale może podać te racje. I oczywiście teraz będą dyskusje, jedni takie argumenty przyjmują, inni, więc te dyskusje możemy rozwijać, ale chodzi mi o to prima facie rzetelność poznawczą, że ci ludzie potrafią podać jakieś racje, że to nie jest o tak, nie wierzę, bo mi się chce, albo wierzę, bo mi się tak zachciało. To tylko o to chodzi. To nie chodzi, że musimy od razu mieć tutaj dowody, no bo w obie strony by to musiało iść. No, wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć. Nie ma nowych pytań na czacie, a tak może tak, żeby jakoś to podsumować, to jestem ciekawy tutaj, co powiesz. W ogóle, jak oceniasz takie filozoficzne próby właśnie szukania takich różnych nowych koncepcji Boga? Czy jak No, może się starzeje, ale tak jak obserwowałem mojego mistrza, profesora Antoniego Stępnia, w tym roku skończył 92 lata w czerwcu, ale i jak jeszcze seminaria prowadził i był starszy, to jak mu się nowe jakieś tam mówiło, że teraz mówi się o tym, to tamtym, to on uśmiechał się i mówił tak chwilę, przecież to już było. Nie? Podobnie pamiętam, jak profesor Świeżawski przyjechał, ktoś nam go zapytał o New Age, mówi, każdy New Age ma swój Old Age, prawda? Więc to znaczy, będą zawsze nowe koncepcje, tylko dobry historyk filozofii pokaże źródła tych koncepcji, że to jest jakby bardzo często nowy sposób wyrażenia tego, co było w nowej szacie językowej, być może w nowej szacie kulturowej, w kontekście nowych danych empirycznych, bo trzeba do nich jakoś nawiązać, czy nawiązać do aktualnych teorii naukowych. Ale intuicje, moim zdaniem, jest pewien zestaw nieduży intuicji, tylko można je w różny sposób obrabiać. Więc w tym sensie nie wierzę, że powstało coś radykalnie nowego. Ale no musi tak być, bo trzeba na nowo to pokazywać ludziom i w nowy sposób pokazywać. I moim zdaniem wszystkie alternatywne teorie wobec teizmu to w trzech aspektach można zaprezentować. Problem Bóg a świat, no to wszystkie alternatywne do teizmu są różnego rodzaju panteizmy. No, ja odrzucam panteizm z tego względu, że no, uznaję, że wszystko, co świat stanowi, jest modalnie przygodne i to o tym już mówiliśmy. To nie ma błędu kompozycji, bo modalna przygodność to nie jest jakaś cecha ilościowa, która, jak wiemy, tam lekkie pestki, a worek lekkich pestek może być ciężki, prawda? To jest cecha jakościowa. No, to jest coś takiego, jakby nie może być czarny mur zbudowany z białych cegieł, prawda?
wobec tego cały świat jest modalnie przygodny i dlatego odrzucam panteizm, prawda? No oczywiście będą jeszcze inne argumenty związane z tym, że trudno mi w koncepcji panteistycznej, radykalnej zrozumieć indywidualność poszczególnych bytów, zwłaszcza indywidualność osobową, no ale to już są dalsze szczegóły. No i pewne koncepcje to są różne wersje naturalistycznej religijności czy panteizującej religijności. Pewnym relatywnie nowym pomysłem jest panenteizm, ale też albo go można wyinterpretować bardziej w stronę panteizmu, albo w stronę teizmu tylko podanym inaczej, że panenteizm bardziej jest czuły na słuszne intuicje już związane z objawieniem chrześcijańskim. One jakby pokazuje nie wiedzę naszą filozoficzną, tylko eksplikuje to objawienie chrześcijańskie, że po wcieleniu ten związek świata z Bogiem jest jakiś bardzo bliski. Ale to nie jest filozofia, to już jest objawienie, ale tego rodzaju panenteizm bym interpretował jako pewną wersję jednak teizmu ubogaconą wiarą chrześcijańską, ale zasadniczo panteizmy bym odrzucał. Drugi, no to są wszystkie te koncepcje, które odrzucają jakiekolwiek objawienie religijne, które nie wierzą w objawienie religijne, to są różnego rodzaju deizmy i tu bym wsadził też Schellenberga. To jest neodeizm albo konstrukcjonizm religijny. Uważam, że za tym stoi jakby głęboki sceptycyzm wobec zwykłych ludzi, którzy ufają innym ludziom, a tamci mieli autentyczne źródłowe doświadczenie religijne czy przeżycie religijne, tak jak miał Mojżesz, tak jak mieli apostołowie spotykając Jezusa ostatecznie przemienionego i zmartwychwstałego, takie jakie miał Mahomet, ten Koran. Chyba że rzeczywiście, jak mówią niektórzy, no był tak zdolny, a wielu zwolenników, badaczy mówią, że no jest dyskusja, czy był na tyle zdolny, miał na tyle wiedzy, żeby napisać Koran, czy nie był w stanie, że to musiało jakoś zostać inspirowane z zewnątrz. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo musimy uchodzić problem wielości religii, wyboru religii. Jestem chrześcijaninem, najbardziej do mnie przemawiają Ewangelie, ale zasadniczo w różnych podejściach deistycznych i neodeistycznych, również właśnie à la Schellenberg, to jest taka nieufność, że może być takie doświadczenie i nieufność w to, że ono może być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Owszem, można być ostrożnym poznawczo, no, ale właśnie jakby pomija się coś, co jest istotnego w religii. Istotne w religii jest, że ona jest zjawiskiem wspólnotowym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie i że u źródeł zawsze religii jest, no są jakieś wydarzenia szczególnie dla tych pierwszych świadków ważne, że takie wydarzenia, które zmieniły ich życie, które doprowadziły do zaangażowania się w głoszenie czegoś szczególnie ważnego, niezwykłego, odniesienie do wyższej rzeczywistości. I to te deizmy pomijają i uważam, że to jest błąd, że to jest też niebranie fenomenu religii w całości. To myślę, że trzeba, że jakby to się pomija. Ja uważam, że też w tych moich argumentach, w mojej książce sobie na to zwrócić uwagę. Przypatrzcie się, jak religia naprawdę funkcjonuje. Nie myślcie o konstrukcji, tylko popatrzcie, jak ona realnie funkcjonuje, właśnie jako zjawisko wspólnotowe. No i trzecie, różne nowe koncepcje filozofii religii, to one modyfikują tak zwaną klasyczną koncepcję przymiotów Boga z różnych powodów. Na przykład problem zła powoduje pewne modyfikacje, problem wszechwiedzy, czy ona jest możliwa, jakie ma konsekwencje. Tak zwany teizm otwarty mówi, że Bóg nie może być w pełni wszechwiedzący, ponieważ no, by tak nie mogła być wolność ludzka zachowana i tak dalej. Więc to są najciekawsze dyskusje, uważam, tu są najciekawsze koncepcje, ale ja uważam, że teiści potrafią
odpowiadać na te zarzuty. Jeżeli możemy zachować tradycyjną koncepcję, pokazać jej spójność, obronić przed zarzutami, która lepiej wyraża tą właśnie suwerenność, samoistność Boga i jest jeszcze związana z tradycjami religijnymi, no to lepiej ją zachować niż wprowadzać koncepcję zmodyfikowaną. No ja uważam, że na przykład no są trzy sposoby dyskusji z teizmem otwartym, no ja się opowiadam za tym prezentystycznym eternalizmem. Po prostu Bóg naraz widzi to, co u nas w czasie się rozgrywa, dlatego tu nie ma czegoś takiego, że on wie, co ja zrobię za chwilę, bo on naraz widzi moje decyzje i to, co ja robię. No i tak samo z problemem zła. No, nie będę już tego rozwijał, ale w książce poruszam tą koncepcję, ten problem i uważam, że nie trzeba osłabiać atrybutu dobroci Boga lub wszechmocy Boga, tylko trzeba po prostu odpowiednio je rozumieć. No. Chodzi o to, żebyśmy znowu nie rzutowali tak, jak rzutujemy pojęcie miłości ludzkiej na Boga, tak żebyśmy nie rzutowali naszego pojęcia dobroci na Boga. No. My Boga jako filozoficznie, jako byt znamy tylko jako wyjaśnienie tego, że świat istnieje i że my istniejemy, czyli znamy go jako Stwórcę. A przekładając to na język taki ludzki, religijny, to znamy go jako dawcę, dawcę istnienia. I w tym sensie on jest dobry. A czy mógł więcej dać dobra, czy mniej? No to już są spekulacje, które nas naprawdę przerastają. No, dał, nie musiał dać, no, bo jest pełnią bytu i mu nic to nie przysparza ani chwały, ani lepsze samopoczucia, no po prostu daje. I na tym ta dobroć polega. I tylko w tym sensie to należy rozumieć. No, to jest wszelkie spekulacje, czy mógł to więcej, czy mniej, to moim zdaniem już przekraczają nasze możliwości. Ale to rozwijam w książce i, no i z tym można dalej dyskutować, ale to jest w ogóle odrębny, bardzo skomplikowany problem. To tak bym na to odpowiedział, ale wydaje mi się, że to też jest jakieś podsumowanie różnych wątków naszej dyskusji. Chciałbym mieć ochotę jeszcze jeden wątek tylko poruszyć, krótki, bo ciągle pamiętam o twoim koledze, który wierzył w to coś na tym obozie harcerskim chyba, tak? No nie harcerskim, no ale obóz, tak. I wspomniałeś o tym, i to jest prawda, że Zachód się sekularyzuje bardzo, nasze społeczeństwo, ale też czytałem badania, że gdyby tak trochę bardziej głębiej spojrzeć na stany mentalne, powiedzmy, tutaj Zachodu, to okazuje się, że dużo osób przyznaje się, że w coś wierzy. Ten cosizm jest dosyć powszechnym stanowiskiem, okazuje się. Więc może ten wielki fakt wiary, jaki zachodzi, to może nawet jest ten cosizm. I jest może jakoś ciekawe, że popularność tych nowych koncepcji Boga może właśnie brać się stąd, że ludzie jakoś czują, są jakoś, właśnie mają jakoś nieufność do tych tradycyjnych religii i po prostu próbują jakoś inaczej zwerbalizować ten swój cosizm właśnie, w jakieś inne szaty ubrać. I nie wiem, czy właśnie zgadzasz, że trochę tak jest, że potrzeba duchowości istnieje, tylko właśnie z jakiegoś powodu nie zgoda, w sposób klasyczny. Zgoda, tylko to dotyczy kręgu kultury zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, prawda, północnoamerykańskiej. Zgoda, tylko dopowiedziałbym w ten sposób. Moja refleksja socjologiczna, to też na podstawie pewnych badaczy, socjologów, to jest taka, tutaj Englehart, taki jest socjolog, już nie żyje, amerykański, że ale u nas na przykład niedawno świetna książka Andrzeja Szachaja, profesora Andrzeja Szachaja, o postmodernizmie i o ponowoczesności. On w tej książce zwraca uwagę na pewną, on nie tłumaczy postmodernizmu, tylko wpierw tłumaczy ponowoczesność. I on pokazuje, że postmodernizm jako pewne idee filozoficzne, kulturowe i tak ideologiczne są
no jakoś nabudowane na funkcjonowaniu społeczeństwa ponowoczesnego. A społeczeństwo ponowoczesne jest społeczeństwem hiperindywidualistycznym. Ona tu używa Szachaj takiego pojęcia hiperindywidualizm, prawda? A co to oznacza? Hiperindywidualizm oznacza odejście od wspólnot. A to wśród innych badaczy, właśnie Engelhardt na to zwraca uwagę, no że po prostu my stajemy się bogaci, chodzi o te bogate społeczeństwa. Jak się stajemy bogaci, to wspólnoty nam są niepotrzebne. Znaczy słabiej są nam potrzebne, no po prostu te więzi będą słabsze i my nie jesteśmy już nie tak uzależnieni od tych wspólnot. Wobec tego będą się, ludzie będą coraz bardziej indywidualistami, wobec tego będą się pojawiać coraz więcej idei indywidualistycznych. Będzie się krytykowało opresję społeczeństwa, opresję tradycyjnych norm, no bo te tradycyjne normy były związane z obroną wspólnot, na przykład takich jak rodzina, no bo to też nie przetrwałbyś bez rodziny, a dzisiaj spokojnie przetrwasz bez rodziny, prawda? W związku z tym obyczajowość też na przykład seksualna się zmienia, właśnie z tego powodu, nie z żadnych innych powodów, prawda? A jak zmienia się obyczajowość, no to idee się pojawiają nowe, czym jest na przykład seksualność. I skoro ten hiperindywidualizm narasta, no to w takim razie wspólnoty się pomija. I również będą to wspólnoty religijne. One będą przeszkadzać, będą trudności, a potrzeby religijne są. Wobec tego no, trzeba coś tu zmieniać. No i stąd taki Schellenberg między innymi. Coś tu modyfikujmy, niech to będzie właśnie, jak sam mówiłeś, podając przykład, że to ma być to, teraz mamy sobie wyobrażać. To nie będzie taka indywidualistyczna religijność, kiedy my sobie coś tam wyobrażamy, my nie mamy, ale nie jesteśmy wiązani przez żadną wspólnotę. I to jest pewien proces socjologiczny, no, który ma konsekwencje ideowe, filozoficzne, religijne. No i to jest ten problem. Natomiast jak na to odpowiedzieć? No, moim zdaniem no, trzeba pokazywać, że jednak no, w jakimś głębszym wymiarze my potrzebujemy wspólnoty. No. W głębszym wymiarze potrzebujemy wspólnoty. No, no nawet mamy sieci komputerowe, nie? To pokazuje, że potrzebujemy wspólnoty, że my ciągle się komunikujemy, nawet na odległość, prawda? Że tradycyjne wspólnoty religijne powinny pomyśleć o zmianie wyrazu, zmianie formy, ale nie powinny zapominać, że są potrzebne, no, że ludzie potrzebują wspólnot, tylko trzeba im jakoś to uświadomić, tylko nowymi metodami. No i jeszcze tak jakoś to uświadomić, żeby oni się nie czuli no, jakby stłamszeni w tym swoim indywidualizmie. No ale to jest problem.